Witam, dzisiaj postaram się przedstawić wam wszystko o Genjutsu. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, to są moi wspierający, którzy wbrew powszechnej opinii nie są pod wpływem mojego Genjutsu. Ale czy na pewno? Genjutsu dosłownie oznacza techniki iluzji. Wie to w sumie każdy, kto obejrzał chociaż kilka pierwszych odcinków Naruto, jednak jest to dużo bardziej niezrozumiały temat niż ninjutsu czy taijutsu i myślę, że choć krótko, to trzeba o nim powiedzieć. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych ninjutsu czy taijutsu, efekty wywołane przez genjutsu nie są zazwyczaj prawdziwe, a są to jedynie iluzje zmysłowe doświadczane przez ofiary. Te techniki również bazują na uwolnieniu win. Jeśli zastanawiacie się, jak działa genjutsu, to już spieszę z pomocą. Powstaje ono wtedy, kiedy osoba rzucająca kontroluje przepływ czakry w układzie nerwowym celu, wpływając tym samym na pięć zmysłów ofiary. Zazwyczaj w ten sposób ninja używający tej broni tworzy w świadomości przeciwnika fałszywe obrazy, czy przekonuje jego ciało, że te doznało jakiegoś fizycznego bólu. Genjutsu nie działa jedynie na ludzi, można je rzucić również na wszystkie istoty, które posiadają tak zwane przodomózgowie, także psy czy inne ssaki są również narażone na tego typu techniki. Nie bez powodu zaznaczyłem tu ssaki, ponieważ owady nie posiadają takiej struktury w mózgach, więc na nich genjutsu po prostu nie zadziała. Oprócz samych zmyłek w postaci obrazów, można również użyć genjutsu do manipulowania ludźmi. Jest to podobne do prania mózgu, ponieważ użytkownik może karmić ofiary fałszywymi, złudnymi sugestiami. Takie genjutsu można rzucić na kilka sposobów. Przykładów mamy chociażby technikę C, który za pomocą silnego światła rzucił takie genjutsu na Jugo, który uwierzył, że Sasuke został zniszczony przez Raikage. Drugim z niecodziennych przykładów mogą być specjalne pigułki genjutsu, które po zażyciu paraliżują ciało ofiary, gdy ta zaśnie. Jednak to genjutsu polegające na zmyśle słuchu uważa się za najniebezpieczniejsze ze względu na to, że mogą one uwięzić ofiary z dużej odległości. Z tego co już wam powiedziałem, wydaje się, że genjutsu jest bardzo mocne i tak rzeczywiście jest, jednakże większość shinobi nie używa takich technik z tego powodu, że nie są one realne. Dużo lepiej w tym wypadku sprawdzi się taijutsu czy ninjutsu. Gdyby jednak genjutsu polegało tylko na rzucaniu i miało 100% szans, to byłoby to znacznie przesadzone, dlatego w sumie to kontrola czakry jest tu najważniejsza, ponieważ z jej pomocą takie genjutsu można przede wszystkim podtrzymać, manipulować zmysłami celu, aby ta była przekonująca. Tak więc genjutsu nie jest dla każdego, a nawet sam Jiraiya stwierdził, że nie jest w tym dobry. Są jednak osoby, które się specjalizują w tego typu walce, jak chociażby członkowie klanu Uchiha ze względu na ich sharingany, choć nawet według Hagoromo Byakugan może być używany do rozszerzania zasięgu tego typu technik. Osoby, na które zostało rzucone genjutsu, oczywiście są najczęściej całkowicie zależne od rzucającego, natomiast w realnym życiu będą wyglądały na nieprzytomne lub będą się poruszały według woli użytkownika. Opcja druga jest znacznie bardziej interesująca i skuteczna, bo można z jej pomocą zaserwować wiele pułapek, jak chociażby zmyłkę, która spowoduje dezorientację ofiary, która będzie myślała, że jego przeciwnik jest w innym miejscu czy w drugą stronę. Będzie ślepo szedł przed siebie, myśląc, że ciągle ma grunt pod nogami, tymczasem tam go nie ma, bo użytkownik zmienił jego postrzeganie otoczenia. Itachi Uchiha często wykorzystywał genjutsu do zbierania informacji, zmieniając bardzo niewielkie aspekty postrzegania, nie różniące się aż tak drastycznie od rzeczywistości, a jednocześnie niejako gwarantował sobie ochronę. Mówiłem też, że zazwyczaj efekty genjutsu nie są prawdziwe, choć istnieją tutaj wyjątki, ale trzeba zaznaczyć, że nie występują one w mandze. Także w anime, w filerach, klan Kurama posiadał użytkowników zdolnych rzucać tak silne genjutsu, że osoby pod jego wpływem były silnie przekonane, że iluzje są fizycznie realne, co mogło spowodować zabicie takiej osoby. Drugim takim przypadkiem jest Tsukuyomi, który Itachi rzucił na Izumi w nowelce. Pomimo, że genjutsu nie powinno móc zabić, to Izumi zginęła. Także gdy Ao rozwiał genjutsu, które Obito rzucił na Yagurę, zabiło go. To praktycznie wszystko z takich mocnych stron genjutsu. Gdyby je tak zostawić, to te techniki byłyby naprawdę zbyt potężne, choć nie zmienia to faktu, że dzięki takiemu zabiegowi można podciągnąć każdą walkę pod użycie genjutsu i po prostu jej wygranie. Osoby, które nie są dobre w bronieniu się przed takimi technikami, w starciu z wyjątkowo sprawnymi shinobi posługującymi się genjutsu, są w zasadzie bezradne i z góry pokonane. Teraz opowiem wam o kontrach, które można wykorzystać, aby z takimi technikami walczyć.
Pierwszą taką kontrą jest zakłócenie przepływu czakry ofiary. Można to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze używając genjutsu kai, czy jak kto woli rozproszenia, albo genjutsu gaeshi, czyli odwrócenia techniki iluzji. W obydwu przypadkach może to zostać wykonane przez ofiarę genjutsu, ale musi być ona świadoma tego, że jest pod wpływem takiego genjutsu. Zaburzyć przepływ może również sojusznik, który będzie emitował czakrę do ofiary, czy w przypadku jinchuriki, jeśli dogaduje się ze swoją ogoniastą bestią, może to ona zrobić za nich. Kolejną kontrą jest ból, który nie jest spowodowany przez genjutsu. Takie cierpienie może przywrócić ofiarom zmysły, tak jak to było, gdy Itachi rzucił genjutsu na Orochimaru. Gdy wężowaty chciał się z niego uwolnić, Itachi odciął mu dłoń, a wtedy genjutsu ustało. Następna kontra jest dość oczywista, ale trzeba ją modyfikować do różnych typów genjutsu. Mianowicie, jeśli to techniki, które rzuca się za pomocą Sharingana, to albo nie patrzysz przeciwnikowi w oczy, albo używasz jutsu, które powoduje, że wróg nie może zauważyć ciebie. Tak jak to zrobił Zabuza z Kirigakure no Jutsu, przez co Kakashi nie mógł wykorzystać Sharingana. Tutaj trzeba jednak dodać, że Itachi w 15 odcinku Naruto Shippuden stwierdził, że mgła mu nie przeszkadza w używaniu Sharingana, jednak jest to sprzeczne z tym, co było manifestowane zarówno w mandze, jak i przedtem w anime. Analogiczną sytuacją oczywiście jest zatkanie uszu, gdy ktoś próbuje rzucić na ofiarę genjutsu polegające na dźwięku. Czwartą już kontrą jest posiadanie Sharingana. Nie daje on co prawda 100% obrony przed genjutsu, natomiast znacznie niweluje szanse na jego powodzenie, przynajmniej jeśli mowa o tych słabszych genjutsu. Również dzięki Sharinganowi użytkownicy mogą uwolnić innych z iluzji, samemu rzucając na nich genjutsu i uwalniając ich z poprzedniego. Tak właśnie postąpili Itachi z Sasuke w walce z Kabuto. Kolejną kontrą jest lewe oko Deidary. Mówił on, że trenował je, aby nie wpaść drugi raz w iluzję, tak jak mu to zrobił Itachi. Nie znamy jednak szczegółów, jak to się stało, że zyskał taką odporność. Następną kontrą są, tak jak już mówiłem, owady. Najlepszym przykładem są te członków klanu Aburame, które pozwalają im zidentyfikować i przeciwdziałać takim genjutsu. Zaznaczam, że zostało to tylko pokazane w filerach. Również w filerach zostało powiedziane, że silne zapachy, takie jak przykładowo bomby z papryczek chili, są w stanie przeciwdziałać genjutsu. Pomimo, że było to manifestowane tylko tam, to chciałbym dorzucić tutaj swoje 5 groszy. Otóż moim zdaniem może nie tyle takie silne zapachy powinny wyzwalać ludzi z genjutsu, co na pewno pomagać. W końcu jeśli jakaś osoba będąca pod wpływem iluzji dostaje silny impuls w postaci zapachu, to przynajmniej dla kogoś o wyższym IQ niż 2 powinna zapalić się lampa, że coś jest tutaj nie halo. Przykładowo jeśli osoba jest w genjutsu i idzie sobie polną drogą usłoną kwiatkami, a w rzeczywistości stoi w męskim publicznym kiblu, to intensywny zapach powinien jej pomóc zidentyfikować, że coś jest nie halo. Nie musi, ale powinien. Ostatnią już daną nam kontrą jest rzucenie genjutsu na samego siebie, aby nadpisać to, które zostało rzucone przez inną osobę. Tak próbował zrobić Kabuto w walce z genjutsu Itachiego, ale nie powiodło mu się to, ponieważ Izanami było zbyt skomplikowane. Podsumowując, pomimo że genjutsu to nie są tylko techniki polegające na wykorzystaniu Sharingana, to niestety to dojutsu pożarło wielki kawałek tego tortu. Już nawet bez tak wielkiej wiedzy widać, że są to techniki aż zbyt przesadzone i pomimo wielu kontr i w teorii wielkiego progu wejścia w postaci kontroli czakry, ciężko nie odnieść wrażenia, że jest to po prostu sposób walki, w którym ktoś uzdolniony, taki jak Itachi, może zniszczyć prawie każdego. Zawsze jest to też taka furtka, której można użyć, żeby usprawiedliwić wygraną danej osoby. Z jednej strony genjutsu nie jest jakoś bardzo szczególnie nadużywane w Naruto, a jednocześnie jest to nielogiczne, że nie jest, bo to wielokrotnie one shot win. I to by było na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!